Teraz Borys Frankosz byli gośćmi 15. jubileuszowego salonu kulturalnego. Przed spotkaniem z twórcami Pilani mieli okazję obejrzeć ich znakomity film Ziarno Prawdy. Ziarno Prawdy to ekranizacja kryminału Zygmunta Miłoszewskiego. Film jest doskonałą adaptacją tego gatunku literackiego, uważanego przez wielu za gatunek gorszy. Tymczasem Lankosz, sięgając po kryminał, udowodnił, że jest to doskonały, trzymający w napięciu thriller. Wydaje mi się, że on przejął w tej chwili dobry kryminał, przynajmniej przejął na siebie rolę powieści obyczajowej. I wydaje mi się, że z takich powieści jak Miłoszewskiego możemy się, które są gatunkowe, możemy się dużo więcej dowiedzieć o nas, o naszej kondycji, o Polsce współczesnej, niż z wielu tak zwanych powieści artystycznych. Lankosz bawi się konwencją. Podobnie jak w swoim pełnometrażowym debiucie Rewers, także i tym razem sięga po sprawdzone środki. Bawi go czarny humor, ale też pasjonują go trudne relacje międzyludzkie. Bardzo się podobała, ale to jest wybitny aktor, także nie zdziwiło mnie to jakoś. Książki co prawda nie czytałam, miałam przeczytać, ale szybciej poszłam na film, więc nie mam porównania. Jestem po prostu zaskoczony i bardzo zadowolony, że nareszcie w Polsce pojawia się film, który może konkurować z filmami, z thrillerami amerykańskimi, a nawet je przewyższyć. Miałam wątpliwości co do twórcy głównej roli, ale... jest trochę inny faktycznie niż w książce, natomiast spisał się. Pilani po projekcji filmu mieli okazję posłuchać rozmowy Janusza Wróblewskiego z polityki, z reżyserem Borysem Lankoszem oraz Robertem Więckiewiczem. Nie zabrakło też pytań z publiczności. Potwierdza to każdy z aktorów, każdy z gości, który do nas przyjeżdża, że chcą się spotykać z ludźmi, że chcą z nimi mieć kontakt, chcą usłyszeć to, co myślą widzowie, chodząc do kina, oglądając filmy, w których oni występują. 15. jubileuszowy salon kulturalny organizowany przez telewizję Asta i Krzysztofa Meszyńskiego już za nami. Będą jednak kolejne spotkania z twórcami i ludźmi kina, bo cieszą się one tutaj w Pile niesłabnącym zainteresowaniem. Agnieszka Kledzik, Telewizja Asta.